gościem. I zmieniamy temat, bo już dawno konsultacje społeczne w Warszawie nie wywołały tak dużych i często skrajnych emocji. Czas na wyrażenie opinii w sprawie zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w stolicy minął 30 czerwca. Pytanie, co dalej? A możliwych wersji scenariusza jest kilka i o tym niebawem porozmawiam już z moimi gośćmi. Wśród warszawiaków zdania są podzielone. Uważam, że całkowicie można zakazać to. Jest na tyle godzin w ciągu dnia, że można się zaopatrzyć, kto potrzebuje, a w nocy to przeważnie potrzebują ci, co już są na troszkę na drinku. Ani za, ani przeciw. Niech ludzie mają wolność. Czyli trochę przeciw. Nie, niech mają wolność wyboru. Więc myślę, że to nie jest dobry pomysł, żeby cokolwiek dorosłym ludziom zakazywać. Zakazy to po prostu ograniczają ludzi, nie wolno zakazywać. No nie, jestem przeciwna. Według przeciwników prohibicji dane dotyczące Krakowa, gdzie interwencje policji, jak podaje lokalny samorząd, miały spaść o prawie 50% po wprowadzeniu zakazu sprzedaży alkoholu w nocy, są niejednoznaczne, bo spadki odnotowano także w ciągu dnia, gdy alkohol jest dostępny. Podniesiono także, że Polacy na tle innych krajów wcale nie piją tak dużo. Antonina Wróblewska ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze uważa, że z taką argumentacją ciężko jest się zgodzić. A przykładem na słuszność prohibicji w nocy jest właśnie Kraków. Nasze stanowisko jest jasne i utrzymujemy je od września 2022 roku, kiedy w ogóle zaczęliśmy, najpierw złożyliśmy petycję, potem rok później złożyliśmy wniosek o konsultacje społeczne, że po prostu znając te dane i znając też dane z innych krajów w Europie, wprowadzenie ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa, będzie ciszej, będzie mniej nocnych awantur i będzie też zdrowiej dla osób, które nadużywają alkoholu. Takiego zdania jest również Leszek Polkowski, dziś terapeuta uzależnień, który kiedyś sam wygrał walkę z nałogiem. Jego zdaniem po alkohol w środku nocy nie sięga się z rozsądku, ale często pod wpływem emocji lub nałogu. Człowiek, który walczy z tym wszystkim, ma chwilę słabości, a jeśli ma dostępność nawet w nocy, to wyjdzie na spacer, cokolwiek, będzie miał mały pretekst po to, żeby wyjść i na wyciągnięcie ręki jest w stanie sięgnąć po ten alkohol. Już wkrótce będzie wiadomo, co wybiorą warszawiacy. Jest o czym rozmawiać. W studio pan Eryk Baczyński, przewodniczący Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Dzień dobry, kłaniam się. Oraz pan Piotr Palutkiewicz, wiceprezes Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry, kłaniam się. Nisko witam serdecznie. Pamiętają panowie takie konsultacje, które cieszyły się aż tak dużym zainteresowaniem, które wywoływały tyle skrajnych emocji? Powiem z naszego doświadczenia, Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze, chyba w ostatnich latach nie. Taki może temat, który wzbudził porównywaną liczbę emocji, to była kwestia odwołania pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz i dyskusje, które się wtedy toczyły i też zdanie, które mieszkańcy wtedy wyrażali. Więc jesteśmy zdumieni, że nasza akcja, którą myśmy zapoczątkowali, się takim echem poniosła i że dyskutujemy o niej w ogólnopolskich telewizjach, nawet na skraju, czy w formie prawda, telewizji publicznej ogólnopolskiej. Znaczy ja jeszcze mogę przytoczyć obecnie trwające kontrowersyjne konsultacje wokół planów tzw. WZ-ek zagospodarowania przestrzennego w Warszawie. Te bardzo emocjonujące, angażujące konsultacje mają jeden współczynnik wspólny, to znaczy one ingerują w taką naszą wolność oraz własność. I tutaj w przypadku właśnie zmian warunków zabudowy na terenie Warszawy, gdzie wielu warszawiaków zostało z działką, której przeznaczenie jest niepewne i tutaj, kiedy dotyka się naszą wolność, wtedy angażujemy się i mocno emocjonujemy. Tak, i stąd rozumiem, mogą być że tutaj to... mój pan oponent broni chaotycznej zabudowy w mieście i sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych i pogłębiania problemu alkoholizmu w mieście. I tak oto rozpoczął się pojedynek na argumenty. Zakaz sprzedaży alkoholu przełoży się na ograniczenie skutków społecznego nadużywania przez Polaków. Taką opinię można usłyszeć, tak czy nie? To jest nie tylko opinia, tylko to są raporty, badania ogólnoświatowe, ogólnopolskie, bo WHO już o tym alarmuje, że wyłącznie ograniczenie punktu sprzedaży alkoholu jest rozwiązaniem tego, żeby właśnie osoby mniej poddawały się tej presji. Bo na zapas nie można sobie kupić. W sensie, no nie, my mówimy, że jest taka opcja. Oczywiście, jeśli ktoś ma taką potrzebę, chęć, nie wiem, jest sytuacja imprezy, okej, chodźmy sobie wcześniej do sklepu, kupmy z zapasem. My przeciwko temu nie występujemy. Chcemy tylko, żeby te wszystkie wynaturzenia związane z głośną imprezą nocną, z tym, że osoby w kryzysie idą o godzinie 4 do sklepu i kupują alkohol, temu chcemy zapobiec, bo to nie jest normalna sytuacja, tak?
Ale pan Piotr się nie zgadza. Bo logicznie wszystko, co pan Eryk powiedział, może mieć sens, natomiast nie ma na to danych. Mamy Norwegię, w której jest bodajże 300 punktów sprzedaży alkoholu. Mamy Szwecję, w której państwo posiada monopol na sprzedaż alkoholu. I co się okazuje? Liczba osób, które nadużywają alkoholu i skala problemu, jeśli chodzi o spożycie alkoholu, jest nawet wyższa niż w Polsce. To znaczy, że prohibicja nigdy i nigdzie nie doprowadziła do tego, że rozwiązano problem picia alkoholu. Może, przepraszam, powiem, no w krajach, w których zakazany alkohol jest całkowicie, czyli na Półwyspie Arabskich, tych problemów nie ma. Natomiast w całym społeczeństwie zachodnim, w którym ten alkohol jest dostępny bardziej bądź mniej, nie ma korelacji mówiących o tym, że jedno bądź drugie rozwiązanie prowadzi do zmniejszenia spożycia alkoholu przez obywateli. Rozumiem, że pan Piotr podważa badania WHO, które mówią o tym, że liczbą sklepów, która powinna być na mieszkańca przeznaczona w mieście, w państwie, to jest 1500 sklepów na jednego mieszkańca. To jest rekomendacja. U nas aktualnie w Polsce jest tak, że jest jeden sklep na 300 mieszkańców. Widzimy te zaburzenia. Co więcej, w Szwecji jest tak, że w całym kraju Szwecja jest 7 razy mniej punktów sprzedaży alkoholu niż w Warszawie. Takie są statystyki. A piją takie więcej są dane. Od nas. Wie pan, jakby tutaj my wiemy, ile na przykład ludzie w Polsce piją 12,5 litra w skali roku. To jest ilość alkoholu, która wiele osób zabija. My jakby dostrzegamy ten problem, chcemy z nim walczyć. Pan, rozumiem, tutaj bliżej ceni dziwnie rozumianą wolność gospodarczą. My jednak stoimy na innej pozycji i chcemy po prostu Oboje chcemy walczyć z problemem alkoholu. Tylko ja mówię w ten sposób. Państwo pobiera od nas podatki. Na zdrowie, na edukację, na bezpieczeństwo, na straż miejską, na policję, na profilaktykę. Zatrudnia ludzi, aby pełnili zadania w zakresie tych polityk publicznych. Powołuje instytucje, całe programy przeciwdziałania alkoholizmowi w tym przypadku. I koniec końców, po zabraniu od nas podatków, po zebraniu pieniędzy i zatrudnieniu ludzi, chce nam po prostu czegoś zakazać, czyli kapituluje. Mówi, że nie radzi sobie z problemem, z drugiej strony pojawia się jeszcze argument dotyczący tego, że zakaz nocnej sprzedaży alkoholu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa. Oczywiście, że tak. Tylko tutaj wrócę do tych danych, o których pan powiedział, o podatkach. No bo właśnie, Państwowa Agencja Przeciwdziałania Uzależnieniom wyliczyła, że rocznie ponosimy koszty rzędu 90 miliardów z tego, że właśnie obywatele naszego kraju, no państwowa instytucja, pan to podważa. Pan ten raport, za chwilkę mam nadzieję, że to była taka uwaga. 90 miliardów. W tym samym czasie w Warszawie, w sensie w skali kraju, dochody z akcyzy to jest 12 miliardów, czyli mamy 80 miliardów straty. Ja tak wliczam dla pana, który ma poglądy wolnorynkowe, ekonomista, tak podejrzewam. Więc chcemy po prostu, żeby ta kasa została w budżecie państwa. A może panowie już niedługo nie będzie się tak naprawdę o co kłócić. I my tutaj niepotrzebnie dzielimy skórę na niedźwiedziu, bo minister zdrowia Izabela Leszczyna powiedziała dzisiaj, kończymy pracę nad projektem zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych w godzinach między 22 a 6 rano, więc może tak naprawdę tutaj miasto nie będzie miało dużego wpływu na to, co się wydarzy. Znaczy ja muszę teraz, moja kolej, musimy sprostować parę rzeczy. Pierwsze pytanie pani było o względy poprawy bezpieczeństwa. Nie ma danych, które by mówiły, że nocna prohibicja zwiększa bezpieczeństwo w mieście. Warszawa jest jedną... Warszawa jest jedną z najbezpieczniejszych stolic świata, bądź jest w czołówce najbezpieczniejszych stolic świata. Nie ma problemu i nie ma danych mówiących o tym, że mamy z tym problem w naszym mieście. Czyli zakaz powinien być ostatecznym rozwiązaniem w momencie, kiedy miasto sobie z czymś nie radzi. Nie ma danych i podstaw do tak rażącej i ingerującej regulacji. Ale zdaje się, że w Krakowie jest mniej interwencji policji. 50% mniej interwencji policji, 30% mniej osób, które trafia na izbę wytrzeźwień. Jest to prawda. To jest Kraków. Katowice 60% osób, które jest mniej tych właśnie kierowanych na izbę wytrzeźwień. Nie jest to prawda. Znaczy nie jest prawda odnośnie Krakowa. Proszę spojrzeć na raporty Straży Miejskiej, ale już roczne, a nie te przedstawione wyrywkowo przez władze miasta, które chciały usprawiedliwić zakaz, który wprowadziły. Wzrosło o 21% liczba zgłoszeń mieszkańców na zakłócanie porządku nocnego. Tak naprawdę spadek liczby interwencji mógł wynikać z tego, że mieli nieobsadzone etaty w policji i w Straży Miejskiej. Tam była mowa o interwencjach. Proszę zobaczyć dane roczne z Krakowa, jeśli chodzi o zgłoszenia mieszkańców. Prohibicja tam nie działa. Ja może podam inną dane, że w Śródmieściu mamy właśnie wydawane zezwolenia w liczbie 300 aktualnie z punktów sprzedaży alkoholu. I ile zostało odebranych zezwoleń w ostatnim roku? Zero. To znaczy, że nie ma problemu, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, nie, to porządek. To znaczy, że są braki w Straży Miejskiej, że państwo nie interweniuje adekwatnie, mocno. To jest problem. A może ten zakaz
wpłynąłby na przykład na poprawę czystości w mieście? Czy też nie? Czy nie? Może nie. Tak, nie? Zna pan dane, które mówią, że miasto jest zabrudzone, nieczysto, nie radzi sobie z zagospodarowaniem odpadów? Czy rozumiem, że pan nie chodzi po Warszawie w godzinach porannych, w weekend, nie widzi pan tego, co zostawiają imprezowicze w naszym mieście w dziennikach centralnych? Przepraszam bardzo, tylko. Ale... Jakby to jest chyba... Szanowni widzowie, widzimy to wszyscy, jak wygląda nasze miasto zaśmiecone małpkami i butelkami. Czy pan to podważa? Przepraszam bardzo, ale jeśli widzimy, przepraszam, psy, które zanieczyszczają miasto, to nie mówimy, że należy zakazać wychodzić z psami, tylko należy coś z tym problemem zrobić, a nie zakazywać komuś czegoś. To jest ostateczność, którą należy wprowadzać. Ale wrócę jeszcze do jednego argumentu, bo jeśli będzie zakaz właśnie między 22 a 6 rano, ograniczenie, nazywajmy to jak chcemy, zakaz, ograniczenie, to przecież... Tak jak powiedziałam, można kupić alkohol oczywiście na zapas. Oczywiście. Tak? Szwecja jest tego przykładem. Tam obywatele bunkrują alkohol i są krajem, który ma obywatele mają największy zapas alkoholu w swoich domach. Więc no, nie rozwiązuje to problemu. Tym bardziej jeszcze jedną daną muszę sprostować, bo wszystkie dziwne, argumenty, właśnie tu jest problem, bo wszystkie argumenty, które są bazowane... Chcemy walczyć, kompletnie zakazywać sprzedaży alkoholu. Szanowni Państwo, to jest manipulacja. Miasto jest nasze i inni działacze nasi współpracujący. Chcemy wprowadzić ograniczenie sprzedaży alkoholu w sklepach w godzinach nocnych. Tylko i wyłącznie. Chcemy, żeby dalej w gastronomii była możliwość kupienia. W gastronomii tak, a stacje benzynowe? Tutaj jak my się tym nie zajmujemy, to jest kwestia też ustawodawstwa centralnego. Zresztą może właśnie stacje benzynowe załatwi tutaj Rada minister zdrowia. Nie ma takich prerogatyw na podstawie aktów plana miejscowego, żeby móc zakazywać sprzedaży na stacjach benzynowych. W czyim interesie są te zakazy? Właśnie sieci spożywczych, barów, restauracji, gdzie każdy jak będzie chciał kupić alkohol, to... A jak panowie skomentują słowa pani Izabeli Leszczyny, która powiedziała, stacje benzynowe nie są od sprzedawania alkoholu, tylko benzyny? Nie są, bo dane pokazują, że cały sprzedaż alkoholu to jest około 2% na stacjach benzynowych, więc ten problem jest marginalny. Ale co ciekawe, proszę zwrócić uwagę, kiedy najbardziej się sprzedaje alkohol na stacjach benzynowych. W niedzielę, czyli właśnie w dniu, w którym państwo zakazało funkcjonowania innym sklepom. Czyli obywatele na skutek regulacji rządowej udają się w inny punkt, a państwo dalej goni myszkę i próbuje zakazać tej sprzedaży alkoholu w innym mieście. A i tak zostaną sklepy może jak inne, minister w których zdrowia, ten alkohol to minister będzie finansów można kupić. Rozwiąże sprawę, który może zwiększy akcyzę na alkohol. O. Większe wpływy do kasy budżetu. W sensie chyba jest to jest bezpieczna mapa i tu jest czytelny i przewidywalny plan, jeśli chodzi o rząd. Tak, tylko to jest takie znowu dziwnie tej rozmowy jakby kierujemy, bo my chcemy mówić o ograniczeniu sprzedaży w mieście, w sklepach. Znowu jakby temat stacji benzynowych jest jednak w mieście dość, no jakby to jest mniejsza skala też w centralnych dzielnicach, gdzie ten głównie problem dotyka mieszkańców. Tak, jest tych stacji, skala, jest stacji nie ma problemu. Mniej. Wie, że jest mniej stacji, jest mniej sprzedaży alkoholu na stacjach. To jest też chyba obiektywny fakt. My mówimy o monopolowych 24 godziny H. Państwo wielu z was macie takie sklepy pod oknami. Słyszycie jakby, co tam się dzieje po nocach, w weekendy. My chcemy z tym walczyć. Przytoczę takie tutaj wydarzenia, do których doszło całkiem niedawno, początek czerwca. Wymowo 39-letni mężczyzna zachowuje się agresywnie, demoluje sklep. Powód: kasjerka nie chciała sprzedać alkoholu. Kolejny przypadek: mężczyzna przyszedł do sklepu monopolowego. Sprzedawczyni uznała słusznie, że mężczyzna jest pijany, więc odmówiła sprzedaży. Ten opuścił sklep, a potem wrócił z młotkiem i porozbijał szyby w lodów. Ja mogę po pierwsze, wyrównując jeszcze czas. Po pierwsze, musimy zauważyć, że incydenty także mają miejsce w dzień. To mamy też odpowiednie przepisy, czyli właśnie osoba nietrzeźwa, jej nie powinniśmy sprzedawać alkoholu. Czyli są przepisy, które powinny być egzekwowane. A jednak my odwracamy uwagę, że tego problemu nie ma, zakażemy. Pójdziemy na największą łatwiznę, jaką tylko można zrobić, pobierając od nas podatki. Największa liczba zgłoszeń dotyczących... Ja przepraszam, nie możemy bazować na dowodach anegdotycznych. Warszawa jest jednym... Proszę, dać mi skończyć jeszcze argumentację. Konsultacji. Pan nie był na tych konsultacjach. Może więc ja też powiem o tym, że najwięcej zgłoszeń przez mieszkańców jest w godzinach właśnie po 18 do godziny 2 w nocy. I to jest moment, kiedy dochodzi do tych sytuacji zapalnych. My chcemy im zapobiegać. No, to w Krakowie właśnie, więcej, w Krakowie wprowadzono ten zakaz i liczba zgłoszeń... I więcej jest takich sytuacji? Więcej zgłoszeń o 21%. Proszę zobaczyć zgłoszeń roczne... W Krakowie, szanowni państwo. Tutaj mamy rozbieżne nieco statystyki. Proszę zobaczyć roczny raport Straży Miejskiej ze swojego działania. Tam Miasto Stołeczne dane. Warszawa tylko w tym roku chce przeznaczyć na walkę z problemem alkoholu ponad 70 milionów złotych. I słusznie. Skala właśnie tych wydatków, które pan... Tak, ale to, panowie, ale to ograniczenie, wprowadzenie tego ograniczenia sprzedaży alkoholu może będzie takim najtańszym rozwiązaniem zastosowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. No właśnie, jest kapitulacją władzy. Po kolei, pan Eryk, proszę. Kilka też powiedzieć słów. Koszty, przeliczanie jakby tych 90 miliardów w skali kraju na Warszawę, to jest 5 miliardów kosztów, które my ponosimy jako społeczeństwo, żeby walczyć z problemem, który alkohol wywołuje. Miasto daje teraz 50 milionów, żeby temu zapobiec. 4,5 miliarda, 50 milionów.
Tak nie można prowadzić polityki odpowiedzialnej w mieście i my to nagłaśniamy. Znaczy, problem jest taki, bo wszystkie argumenty, które budują zwolennicy tej prohibicji, bazują na danych, które są nierzetelne. Jeśli chodzi o raport PARP przywołany, ja wiem, o kosztach o 93 miliardów złotych. Różnią. Liczony jest w jakiś sposób koszt śmiertelności na 83 miliardy złotych, nie mówiąc, jak to zostało wyliczone. To jest 3,5% polskiego PKB. To jest więcej, niż przeznaczamy na obronność. To jest kwota niewyobrażalna i nie mająca żadnego odzwierciedlenia w jakichkolwiek zdrowych publicznych instytucji. Tak, to proszę za ten raport zobaczyć. Tam jest 83 miliardy złotych kosztów, które nie ma. Konsultacje Miasto Stołeczne Warszawa zakończyło pod koniec czerwca. Teraz czekamy na raport. I krótko, jednym słowem na koniec, panów zdaniem, jakie będą wyniki tego raportu? Warszawiacy chcą ograniczenia alkoholu, czy nie? Badania socjologiczne, barometr warszawski w zeszłym roku pokazało, że 60% mieszkańców jest za tym ograniczeniem. Więc ja się spodziewam porównywalnych wyników. Ja zbieram podpisy przeciw tej petycji. 8 na 10 warszawiaków, z którymi rozmawiamy, są po naszej stronie, czyli tego zakazu nie chcą. Oczywiście w konsultacjach poszli ci, którzy wezwani na ala by się pokazali. Chociaż żałuję bardzo, bo mogłabym tak jeszcze z panami rozmawiać drugie 10 minut. Pan Eryk Baczyński, przewodniczący Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, i pan Piotr Palutkiewicz, wiceprezes Warsaw Enterprise Institute. To wszystko, co przygotowaliśmy dla państwa w programie. Bardzo mi miło, że byli państwo z nami. Do zobaczenia.